Spora grupa kibiców z Białegostoku i wzmocnione siły policyjne, które miały za zadanie nie dopuścić do ekscesów między sympatykami drużyn Legii i Jagiellonii, rozgrywających ostatni mecz 20. kolejki pierwszej ligi. Legia rozpoczęła bardzo zdecydowanie, stwarzając w pierwszym kwadransie 5 dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Wyróżniał się szczególnie Wojciech Kowalczyk, którego oglądamy w dwóch niewykorzystanych sytuacjach. W 17 minucie po faulu na Ratajczyku sędzia Kowalczyk z Lublina podyktował rzut wolny przeciwko drużynie gości. Precyzyjny strzał Leszka Pisza i Legia objęła prowadzenie 1-0. Jak się później okazało, była to jedyna bramka meczu. W drugiej połowie, prócz usunięcia z boiska Mariana Piekarskiego, nie działo się prawie nic. Po bardzo słabym meczu Legia wygrała z Jagiellonią 1-0.